Tak, to są materiały, które dzisiaj będą potrzebne do małego projektu, który może przynieść bardzo dużo radości później. Będzie potrzebny blok techniczny, to znaczy kartka z bloku technicznego. Zacznijmy może od jednej. Czarna farba akrylowa. Duży pędzel, żeby później tą farbę na tej kartce pomalować. Drewniany patyczek, który dobrze by było zastrugać, żeby miał taką ostrą końcówkę. Taśma malarska i jedno z najbardziej znienawidzonych przez wszystkich medium, a przynajmniej przeze mnie, czyli pastele olejne. Trzeba je zużyć, to ten projekt jest rewelacyjny do tego. A co będziemy robić? A zrobimy takie magiczne kartki, magiczny papier. Myślę, że już się z tym zetknęliście, widzieliście. Można kupić takie kartki. Z pozoru są całe czarne, ale można na nich pisać drewnianym patyczkiem i potem pod spodem pokazują się kolorowe rysunki. No i my taką kartkę dzisiaj zrobimy od podstaw, bo pomyślałam, że tak naprawdę to jest świetny prezent pod choinkę dla dzieci. Moje dziewczyny, jak to robiłam, to się zabijały o te kartki, poczynając od robienia rysunków, kończąc na całym zdzieraniu farby akrylowej z tej kartki. Ale dobrze, jak to trzeba zrobić? My bierzemy najpierw te pastele olejne. Uwaga, będą bardzo brudzić palce. I na spód po prostu rozcieramy je po kartce, tak żeby warstwa była gładka i dosyć, ja wiem, gruba, jednolita przynajmniej. Muszą to być pastele olejne, bo one są tłuste i farba akrylowa potem będzie z nich łatwiej schodzić. No i jak już nałożyliśmy te pastele, to jedyny krok, który nas czeka, to rozetrzeć czarną farbę akrylową. Dlaczego czarną? Bo ten kolor, który jest pod spodem, jak będziemy zdzierać tę farbę akrylową, będzie bardzo ładnie kontrastował z tą czernią. Nie dodajemy do farby akrylowej tutaj wody, bo potrzebujemy gęstej farby i jak wyschnie, żeby ta warstwa była taka jednolita i żeby łatwo się potem patyczkiem ją zdzierało. Niestety papier techniczny ma, nie wiem, może ten mój ma to do siebie, że jak zdejmowałam tą taśmę malarską, to schodził razem z tą taśmą malarską, więc trzeba na to też zwrócić uwagę. Ale sam efekt końcowy po wyschnięciu tej farby akrylowej jest rewelacyjny. Tym zaostrzonym patyczkiem potem po tej farbie, po tej czarnej kartce piszemy i spod spodu wyłaniają się piękne kolorowe rysunki. Zabawa przednia. I dla dzieci, i dla dorosłych też, bo można naprawdę coś fajnego narysować na tym. Akryl będzie się zdzierał, więc trochę tych proszków, takich śmieci zostanie, ale czego się nie robi dla zabawy. Rozmiar, jaki zrobicie, dowolny. A teraz przerwa na chwilę satysfakcjonującego filmiku z malowania farbą akrylową. To tak zamiast świniaków. A po filmiku muszę się z wami jeszcze podzielić też taką bardzo przyjemną rzeczą. Grudzień jest po prostu miesiącem przyjemnych rzeczy, bo wygrałam u Darii z kanału W Cieniu Sztuki, który bardzo, bardzo serdecznie, gorąco polecam, zakładkę. Ale Daria jest bardzo ciepłą i życzliwą osobą i ona nie wyśle mi tylko zakładki, mi czy komukolwiek, kto wygrał, tylko musi od razu wysłać wielką paczkę różnych dobroci. No i co w tej paczce jest? Oczywiście są święta, więc dostałam kartkę z życzeniami. Dostałam lakier do paznokci, bo wiecie, do filmów zawsze mam pomalowane paznokcie, a ten lakier jest ekstra, także w którymś filmiku na pewno będą paznokcie pomalowane tym lakierem. Ozdoby choinkowe. Gumki dla moich dziewczyn. Zawieszki do prezentów. Różne maseczki, kremy, balsam do ust. Nie wiem, Daria, skąd wiedziałaś, może każda kobieta ma słabość do balsamów, ale balsamy do ust uwielbiam. W odróżnieniu od mojego męża. Kalendarz na przyszły rok i to, co najważniejsze, przepiękna zakładka. Zalinkuję wam na dole film, w którym Daria robiła te zakładki, malowała je talicznymi akwarelami i zakładka jest przepiękna.
Ale tu jest jeszcze jeden bonusik, bo Daria przysłała nam domek z piernika. Także będziemy mieć jeszcze zabawę całą rodziną przed świętami w składaniu wspaniałego domku. Ale ten domek pachnie jak nie wiem co. No i takie to prezenty i taki to pomysł na prezent dla dzieci pod choinkę. I widzimy się w następnym filmiku z czymś fajnym, z czymś nowym. I pa! Pa! Pa ja! Tak.